Kinga. Możemy gratulować. Oj, dziękuję, naprawdę nie wierzę w to. Naprawdę. Widzę wzruszenie, tak? Bardzo wielkie, naprawdę. Kinga jest taką naszą polską gwiazdą. Ona jest na wielu naszych uroczystościach miejskich. Jest bardzo aktywna. Także wreszcie jakieś ukoronowanie tego poświęcenia i tej pasji. Także bardzo się cieszę, że to właśnie nasza podczarka Kinga wygrała. Dużo przygotowań? No, dużo, naprawdę. Powiedz mi, co w takim momencie, jak teraz właśnie już się czuję? Szczęście, naprawdę bardzo wielkie szczęście. Pani burmistrz, można powiedzieć, to już tradycja tutaj, prawda? Tak, to już po raz siódmy i z roku na rok impreza się rozkręca i mam nadzieję, że nigdy się nie skończy. To jest naprawdę bardzo wartościowa, artystyczna impreza i myślę, że trzeba zrobić wszystko, żeby przetrwała w takim kształcie, w jakim jest. Naprawdę jedna z najważniejszych imprez artystycznych miasta Puck. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke it down and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Jeszcze się do tej pory to w sobie trzęsę, bo ta piosenka przypomina mi osobę, którą niestety straciłam, ale za każdym razem jak ją śpiewam, ją sobie przypominam. I dlatego to było właśnie trudne, żeby się nie rozpłakać w środku tej piosenki, ale jakoś mi się udało i jestem z tego zadowolona. Czy trzeba się dużo przygotować do takiego występu? Tak, trzeba się dużo przygotować, to jest na pewno dużo pracy, dużo ćwiczeń. Staram się brać udział w tym życiu artystycznym, bo po prostu to lubię i tu czuję się sobą i mogę pokazać siebie. Czy miasto Puck jest przyjazne ludziom młodym, artystom takim jak ty? Tak, jest przyjazne, na pewno można się tu dobrze rozwinąć. Chciałabym powiedzieć, że jeżeli ma się marzenia, to warto naprawdę do nich dążyć, bo się spełniają. If you don't know me by now z roku 89, to kolejna z dzisiejszych ballad. Wiktor Gabor jest uczniem pierwszego akademickiego liceum ogólnokształcącego w Gdyni. Jest mieszkańcem gminy Kosakowo, pasjonatem muzyki, teatru i sportu. Wiktor Gabor z Domu Kultury w Pierwoszynie swoim magicznym głosem wyśpiewa nam. Jeśli nie poznałeś mnie do teraz, nigdy mnie nie poznasz. Wiktor Gabor! Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I'm gonna do nothing to break up my happy home. Ooh.
super, naprawdę jestem podekscytowany, super atmosfera, super w ogóle konkurs, bardzo profesjonalny, jestem zaskoczony, W zeszłym roku tutaj też byłem i wtedy już byłem zaskoczony, ale teraz z roku na rok jest coraz wyższy poziom i coraz fajniejsze pomysły są. Czy w gminie Kosakowo są dobre warunki właśnie do tego, żeby... Tak, są, bo ja chodzę na chór, młodzieżowy chór gminy Kosakowo, tam śpiewamy i w chórze chóralne piosenki, ale też solowe. Wczoraj akurat mieliśmy w Filharmonii Wejherowie występ, koncert Michaela Jacksona, także są warunki do trenowania. Czy dużo trzeba czasu poświęcić może nauki? Znaczy ja tak za bardzo się nie uczę sam, ale ja na przykład co dzień śpiewam sobie w domu, także to dla mnie jest taka nauka. Trzeba jak najwięcej ćwiczyć nawet samemu, by po prostu się z tym obyć. Czy trema była? Raczej nie. Bardziej taka trema za moich znajomych i na tej zasadzie już mam trochę obycie ze sceną na takich konkursach i innych występach, także nie jestem zestresowany, jeżeli chodzi o ten występ. Poziom na Bursztynowych Kluczach w tym roku był wyższy jeszcze, prawda? Co roku się okazuje, że dzieciaki coraz lepiej śpiewają i poziom jest coraz wyższy. Przygotowują się dobrze. W tym roku były świetnie wystylizowane w dodatku. Także wszystko ze sobą grało. I wygląd, i ruch, i piosenka. Właściwie to można powiedzieć chyba już teraz, że nie było między nami jakichś ogromnych różnic. Właściwie byliśmy jednomyślni prawie. Tam z małymi poślizgami, ale nie było w tym roku żadnych emocji wielkich, ani kłótni, było sama przyjemność, bo właściwie wszystko się okazało tutaj na scenie i nie mieliśmy problemu z wyłonieniem zwycięzców. Natomiast cała reszta uczestników naprawdę świetnie śpiewała i bardzo nam się podobało i jesteśmy zachwyceni w ogóle całą imprezą w tym roku, całą. I scenariuszem, i wykonaniem, i generalnie wszystkim. Właśnie, wykonanie, scenariusz, to też Da Capo al Fine. Da Capo al Fine co roku czeka na tej imprezy. Co roku. I zawsze pytają: Pani Madziu, kiedy będą Bursztynowe Klucze i co mamy przygotować? I właściwie to jesteśmy dumne tym bardziej z tego, że nasze dzieci w tym, już od tamtego roku i w tym roku również przygotowują same te choreografie solistyczne, te do piosenek. Oni przygotowują sami, także dla nas to jest naprawdę fantastyczne, że oni już potrafią to robić, że oni potrafią improwizować, że jak tutaj się zmieniły na przykład tempa albo podkłady muzyczne i to wszystko inaczej grało niż w oryginale. Oni się świetnie połapali, także jesteśmy również dumne z Da Capo al Fine dzisiaj i cieszymy się, że to tak wszystko pięknie wyszło.
tym roku niesamowite wejście. Wejście było przygotowane w scenariuszu przez panią Katarzynę. Przyjąłem ofertę z tego względu, że jeżeli młodzież się bawi, to ja z nimi i cieszę się z tego, że mogę na równi z nimi też pokazywać, że nie tylko możemy pracować, ale i się bawić. Jestem bardzo zadowolony, że się udała. Z tego, co słyszę z komentarzy wszystkich, którzy byli, to mówią, że impreza na wysokim poziomie, a to mnie najbardziej cieszy, bo tego oczekiwałem i z tego się cieszę. Bardzo serdecznie z tego miejsca chciałbym podkreślić jeszcze raz to, że gdyby nie sponsorzy, którzy nas wspierają w tej imprezie, nie mogłaby się ona odbyć. Także dzięki Wam to wszystko. Dziękuję serdecznie. Kochani, chciałabym teraz zaśpiewać utwór z własnego repertuaru. Zawsze było moim marzeniem, żeby śpiewać właśnie własne piosenki, nie tylko bazować na coverach, ale żeby właśnie autorską twórczość prezentować. I to, co zaśpiewam, to jest utwór, który nagrałam z Grzegorzem Skawińskim. Utwór nosi tytuł Do dna. Dzisiaj Grzegorza z nami nie ma, ale na pewno będzie na teledysku, który niebawem kręcimy, jeszcze w styczniu. Zapraszam. Słowa napisał mój osobisty małżonek. Do dna. Piękny, głęboki tekst o tym, żebyśmy pamiętali o tym, że warto żyć i czerpać z życia jak najwięcej w każdej chwili, bo liczy się tu i teraz. Do dna. Zapraszam. Do dna, bez pytania wypijam strach. Oswoiłam ten gorzki smak. Imion życia tak wiele znam. Zobacz, ile za mną zamkniętych drzwi. Nie chcę szukać zgubionych dni. Nauczyłam się tak po prostu żyć. Ja tak oddychać chcę najgłębiej jak się da. Biec, to życie za mnie gra. Płoną kalendarze niepewnych dat. Wezmę wszystko, co dam mi czas. To wydarzenie, czyli Bursztynowe Klucze, mnie po prostu co rok zachwyca. Jestem w szoku, jak organizatorzy musieli wszystko spiąć, żeby tak pięknie wyszło, bo i scenariusz przez panią Kasię napisany, i zaangażowana młodzież, i w tańce, i fryzury. Wszystko jest tak pięknie oprawione, że ja bym tu mogła siedzieć do rana chyba. Jak po zakończeniu imprezy spojrzałam na godzinę, to w szoku byłam, że już tyle czasu minęło. No i oczywiście przede wszystkim nasze dzisiejsze gwiazdy, czyli uczestnicy konkursu. Dużo pięknych występów, dużo przemiłych dźwięków. Zwycięzcom gratuluję z całego serca i naprawdę wróżę im wielką karierę, jeśli tylko będą dalej działać, rozwijać się i swoje autorskie utwory tworzyć. Więc życzę im, żeby nie tylko covery śpiewali, ale właśnie, żeby pracowali nad własnym repertuarem, a na pewno daleko zajdą. Gratuluję wszystkim, bo to pięknie spędzony czas był. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tą kochać chcę. Bo ta jedyna, słodko usta, ma dziecina i czary zno. I dlatego tylko jej jedynej serce lub. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko szyny, tej wyśnionej, wymarzonej dom serce cywy.
Co prawda nie pierwszy raz w Pucku, ale pierwszy raz na Bursztynowych Kluczach. Bardzo fajnie, jestem zaskoczony wysokim poziomem. Mieliśmy dosyć duże spięcia w kontekście tego, kto ma wygrać, ale jakoś się zgodziliśmy. Nasze jury było dosyć fajne. Fajnie, że wspieracie tutaj młode talenty, no bo gdzie młodzież ma się pokazać, jak nie właśnie w domach kultury, czy w ośrodkach kultury, w swoich miejscowościach, w swoich gminach, w swoich powiatach. No i dzięki temu mogą się pokazywać i zyskiwać taką być może swobodę sceniczną, czy pewność siebie na scenie. Dzisiaj jeden z nagrodzonych otrzymał od pana taką, można powiedzieć, niespodziankę. Niech pan ją rozwinie. Tak, to taka niespodzianka. No nie wiem, czy niespodzianka, ale staram się również wspierać, jak tylko mogę. Wiem, jak jest ciężko gdzieś się dostać z małej miejscowości do Warszawy, więc zaproponowałem zwycięzcy, że jutro zabiorę go na przesłuchanie do The Voice of Poland. Co z tego wyniknie, bardzo mało czasu na przygotowanie się, ale Voice of Poland jest właśnie dla takich ludzi, którzy potrafią się zebrać w chwilę i pokazać to, co mają najlepsze do zaoferowania. And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby goes in the dark. You can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I always be your friend. Looking out, sticking out till the end. Now it's raining more than ever. Now that we still have each other, you can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, 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 hey. These fancy things will never come in between. You part of my entity, and for infinity. When the world has took its part, when the world has done its cause, if the hand is hard, together we mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Now it's raining more than ever. Now that we still have each other, you can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Myślę, że impreza wypadła bardzo ładnie. Co roku staramy się podwyższać poziom organizacji festiwalu. Mam nadzieję, że spełniliśmy wymagania, oczekiwania publiczności i zaproszonych gości. Cieszę się, że mieliśmy tyle wspaniałych gości. Chciałabym podziękować tutaj moim koleżankom Monice Bożejewskiej i Magdalenie Nowak, które mnie wspierały tutaj w tym festiwalu, i mojemu mężowi Mariuszowi Bartoszowi, który też zaangażował się mocno w ten festiwal. Ale także chciałabym bardzo mocno podziękować panu dyrektorowi zespołu szkół numer 2 w Rumi, dzięki któremu mogło być tak pięknie. Mieliśmy fryzjerki, dzięki temu nasi uczestnicy mogli być stylizowani na lata 80. Również bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca pani Aleksandrze Potrykus. Pani Aleksandra Potrykus jest nauczycielką w zespole szkół numer 2 w Rumi, prowadzi klasę fryzjerską i właśnie to dzięki niej tutaj mogliśmy tutaj widzieć te wszystkie piękne fryzury. Dziękuję również za uświetnienie imprezy pani Weronice Korthals i panu Przemkowi Radziszewskiemu. Także myślę, że ten festiwal zapadnie w pamięć wszystkim, bo był taki inny właśnie z uwagi na to. Także serdeczne podziękowania. Proszę nam powiedzieć, czy ciężko przygotować taką imprezę? Tak, wymaga to dużo czasu i pracy. Zajmuje to prawie pół roku, organizacja takiego festiwalu. Była niespodzianka na koniec. Pan Cezary Zybała-Strzelecki, wokalista zespołu Oddział Zamknięty. O tej niespodziance wiedziało zaledwie kilka osób. Także organizatorów właściwie. Siedem chyba tydzień i każdy z tych siedmiu dni. Gdyby nie sobota, każdy w jakiś sam by był. Każdy na nią czeka, bo wie, że w ten jeden dzień wszystko jest możliwe. Pamiętam, gdzie jesteś.
mistyczne kształty mają, czy zapada zmrok. Coraz później jest, a jednak czekasz wciąż. Może zdarzy się coś, yeah. Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżyli. Niech sąsiedzi walą, 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 walą do drzwi. Sztuczne ogni niech się palą, palą, palą. A ty, dam ci wino i cały wiruje świat. Dam ci wino i niech cały wiruje świat. Dosyć masz szydzenia w domu i doku czterech ścian. Meble znane, zimne, szare, zbyt dobrze znasz ten stan. Fantastyczne kształty mają, gdy zapada zmrok. Coraz później jest, a jednak czekasz wciąż. Może zdarzy się coś. Góra, trybuny, jedziemy! Zróbmy więc prywatkę, jak jej nie przeżył nic. Niech sąsiedzi palą, 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 palą do chwili. Różne ognie niech się palą, palą, palą. A ty tańczy wino. Razem! Zróbmy więc prywatkę, jak jej nie przeżył. Niech sąsiedzi walą, walą, walą. Sztuczne ognie niech się palą, 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 a ty daj ci wino pi. Niech cały wiruje świat. Daj ci wino pi. Niech cały wiruje świat. I razem daj ci wino pi. Niech cały wiruje świat. Wino, wino, pij, niech cały wiruje świat. Daj ci wino, pij, niech cały wiruje świat. Daj ci wino, pij, niech cały wiruje świat. Dziękujemy! Specjalnie dla Państwa wokalista zespołu Oddział Zamknięty, Cezary Zybała Strzelecki! Dziękujemy bardzo! Wielkie dzięki!